Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. No, mógłbym zapytać tak, co z tą wodą? No, gdzie nie otworzymy media, to słyszymy o tym, że że jedna rzeka zatruta, a to w drugiej złote algi, a to przyducha, a to śnięcia ryb. Co się dzieje? No, mógłbym powiedzieć, taki mamy klimat. Natomiast no już nie znam jakby do śmiechu, kiedy jako użytkownik rybacki, tutaj akurat jako okolnik Polskiego Związku Wędkarskiego i osób, które korzystają z tego i też w jakiś sposób wszyscy zrzucamy się finansowo na to, żeby utrzymać te rzeki, mówię o stanie tym ichtiofauny i tego, co wszystkiego tam w tych rzekach i wokół rzek, co się dzieje, żeby to utrzymać. No i dostajemy takie strzały z różnych stron. Jesteśmy w stanie jakby przejrzeć to i przeboleć, że są czynniki środowiskowe, mówię na przykład o jakiejś przyduszy, ale ona też ma swoje jakieś konsekwencje. Dlaczego ta przyducha jest, czy to w wyniku czegoś, właśnie. Gorąco, za gorąco, czy za mało wody? No za mało wody, te przepływy są mniejsze, ale to też może być tak, że ta przyducha wynika z czegoś, co na przykład tą substancję, ten tlen związało, tak, i tego tlenu nie ma. I dlatego tu są te też nie zawsze wyjaśnione, z czego ta przyducha wynika. Oczywiście to w naturze jest. Są teraz też zakwity, które są, były i będą. Mówię o sinicach, czy normalnie o ta roślinność, która to jest, każdy z nas wie, że w okresach tych wieczornych, gdzie ten proces fotosyntezy jakby się trochę odwraca, że ten tlen jest zabierany, przychodzi dzień i ten tlen dopiero przez te rośliny jest produkowany, no i to się zdarza, tak? Natomiast przy tych obecnych sytuacjach i właśnie jak słyszymy co chwilę, że tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, alga, tu ktoś puścił i tak dalej, no to jest jakby konsekwencja tych, tak uważam, zaniedbań wcześniejszych lat i teraz jakby przyroda nam pokazuje, co zrobiliście i w jaki sposób człowiek, no bo to jest nasze działanie. No właśnie, bo zawsze przy takich okolicznościach pojawia się pytanie, no a czy tego kiedyś nie było? I odpowiedź taka sugerująca, że tak, to było, tylko już nie pamiętamy, że tak było. Znaczy, no my pamiętamy, jako wędkarze, jako użytkownicy wód, pamiętamy to i to takie namacalne najbardziej to nas dotknęło. To było na Nysie Kłodzkiej, chyba bodajże 5 czy 6 lat temu. Też było stwierdzone przez instytucje, które zajmują się jakby ochroną środowiska, że była przyducha. Niestety mnie to nie przekonało, bo uważam, że to nie było możliwe, żeby na rzece w takie śnięcia były przyduchą. I te sygnały były cały czas przez środowisko. Ten wędkarz, który jest nad wodą, on widzi, co się dzieje, bo to jest taka penetracja terenu, chyba nikt tak nie kontroluje tak jak my. I to nie dotyczy tylko tych głównych rzek, mówię tu o Odrze, o Nysie, ale też sygnała, które gdzieś tam z boku, tych małych rzeczkach, które gdzieś w jakiś sposób może są nie tak zauważalne, bo nie są takie spektakularne, ale tymi rzeczkami również różne dziwne rzeczy dopływają później do tych większych dopływów, no i finalnie trafiają do Odry, a Odra trafia, czy nawet mówimy o Odrze, ale są wszystkie rzeki w Polsce, trafiają później do Bałtyku, który też jego stan jest, wiemy jaki. I myślę sobie, że te sygnały były i wydaje mi się, że po tej sytuacji Odrze, katastrofie ekologicznej na bardzo dużą skalę, gdzie masa ryb padła, innych też stworzeń, które tam w środowisku, które są zależne, tak, bo ryba się odżywia bentosem, planktonem i to jest taki system naczyń połączonych, że coś wypada, no to też jest zaburzone, pokazała, że i to niezadowolenie społeczeństwa, że instytucje państwowe w jakiś sposób się bardziej wzięły za... Musiały się zmobilizować. No chyba tak. Ale to jest tak, że jak nie, co się stanie, jeżeli nie będzie ryb w rzece? No co się stanie, że jeżeli nie będzie ryb w rzece, no to jest zaburzony jakby cały ekosystem i Ta rzeka będzie dalej płynęła, będzie miała brzegi, będzie miała wodę. Tak, tylko że jakby to środowisko już nie będzie po kolejnych gatunków, czyli jakby pomału zaczynamy jakby to środowisko zamierać, tak, bo te ryby są komuś potrzebne i jeżeli mówię nawet tutaj o człowieku, no to one są. One też mają znaczenie jako w formie oczyszczania wody. One mają też formę stanowiącą jakby pokarm dla innych zwierząt. Są też przenosicielami, powiedzmy, drobnych gatunków, nie, czy to nawet jak są pasożyty, czy inne, czy ta migracja ryb też powoduje, że przemieszczają się pewne inne gatunki, no i jakby no, będzie to w jakiś sposób wymierać, tak? Czyli środowisko wymiera. To moje pytanie jest trochę prowokacyjne, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast często słyszę, że taki argument, no to jest kwestia drugorzędna, tutaj mam na myśli obecność ryb, ponieważ Odra jest kanałem, który ma służyć do żeglugi, że jest tworem sztucznym.
No tutaj nie będę się z tym zgadzał, bo jednak woda nie jest. Woda jest dobrem narodowym i chcemy, żeby ta Odra była czysta i żeby pokolenia, które będą, bo też są inne formy korzystania z tego środowiska. Natomiast jeżeli chodzi o tą Odrę, ja jestem za każdym razem mówię, że jestem za zrównoważonym wykorzystaniem. Czyli jest ten aspekt społeczny, środowiskowy i gospodarczy. I tutaj uważam przechodzenie, tak, przeważania tej szali na to, że to ma być Odra gospodarcza, no to jakby na to mojej zgody i większości społeczeństwa chyba też do końca nie ma. Na to, żeby ta Odra, która jest dobrem takim środowiskowym, to bogactwo, cała ta otoczka tej Odry, która tam się buduje, w kwestii takiej przyrodniczej, oczyszczania jakby powietrza, o tej bioróżnorodności, o której mówimy, żebyśmy za chwilę nie było sytuacji takiej, że pewne rzeczy będziemy oglądać w zoo albo w internecie, tak? Bo to chyba nie o to chodzi. I jestem za zrównoważonym rozwojem, natomiast nie może być tak, że pewna szala idzie w jednym kierunku, nie zapominając o tym, co dopływa do tej Odry, bo mówię, skupiliśmy się na Odrze i bardzo dobrze, natomiast nie zapominajmy o tych małych dopływach, dopływikach, których też zostały w jakiś sposób zniszczone czy zdegradowane poprzez tą meliorację, poprzez to prostowanie i teraz mamy problem, bo nie ma wody, bo to wszystko spływa, to nie ma tej takiej naturalnej, tych meandrów, które spowalniały te przepływy. Był okres, że były powodzie, no ale to też te powodzie wynikały z czegoś, że regulowaliśmy te rzeki, tak? Teraz się borykamy z suszą, czyli będziemy zatrzymywać tą wodę, także meandrowanie, czyli tam, gdzie woda ma wylać, to ona wyleje i warto też się zastanowić właśnie nad tymi obszarami, którymi, żeby nie ingerować, nie budować tam domu, bo za chwilę się pojawia problem, bo zalewa nas i tak dalej. Oczywiście to tragedia dla ludzi, no ale ktoś dał tą zgodę na to, że przyrody czasami się nie da oszukać i nie walczmy z tym, tylko spróbujmy w jakiś sposób. Tereny zalewowe są po to, żeby można je było zalać. Zalać, tak. No wiadomo, rozwój cywilizacji, więcej powierzchni potrzeba, natomiast no, tak jak powiedziałem, natury się nie da oszukać i też nie przeszkadzajmy jej, bo skutki tego są później katastrofalne. Pojawienie się tej słynnej, już niesławnej właściwie, złotej algi to jest efekt wysokiego stopnia zasolenia wody. Tak? Czyli tutaj ta solanka kopalniana, tak się mówi. To już jest wiedza przyjęta za pewnik, czy to ciągle jest na etapie pewnej hipotezy? Znaczy, no nie wiem, no ja cały czas jakby, oczywiście był jakiś tam swego czasu raport przedstawiony po tej katastrofie. Na dzień dzisiejszy trudno określić, jakie działania zostały jakby podjęte, żeby pewne źródła tych zanieczyszczeń wyeliminować. Wiem, że są weryfikowane pozwolenia wodnoprawne. Wiem, że są podejmowane działania te naukowe, co można zrobić, żeby tą algę z jakimiś środkami, nie wiem, ograniczyć albo zlikwidować. Są podejmowane jakieś próby. Natomiast myślę sobie, że zacznijmy od eliminowania tych źródeł właśnie, czemu ta alga jest. No, wiemy, że jest dzięki temu, że jest ta słona woda. Ta słona woda, ja tu jestem na Opolszczyźnie 19 lat i pamiętam, że zawsze jak robiliśmy odłowy kontrolne przy użyciu takiego agregatu prądotwórczego i po prostu wybijało, bo tam jest taka przewodność, że nie szło łowić i to było. Natomiast pamiętajmy, że teraz zmieniły się i warunki temperaturowe, brak typowych tych zim, pół roku, ten klimat się ocieplił, ta ilość wody jest mniej, czyli ta ilość tego, co kiedyś szło do naszych wód, już nie ma na tyle możliwości rozcieńczenia się w tej wodzie, bo tak było przyjmowane, że były pewne zakresy ścieków, które mogą trafiać do wody, że to nie będzie szkodliwe. I teraz pytanie, czy nie warto, żeby te zakresy po prostu zmniejszyć, no bo warunki mamy takie, jakie mamy i teraz powinniśmy to zweryfikować i wymusić. No jeżeli są duże te firmy, czy podmioty, które mają zgodę, oczywiście jest pozwolenie wodnoprawne, na ile to jest przestrzegane w 100% i może warto zweryfikować i wymóc na tych firmach, że mają ograniczyć to albo wprowadzić systemy oczyszczania. No to podobno zakłada ta ustawa o rewitalizacji Odry, która jest procedowana w tej chwili w Sejmie, no ale tam też terminy dosyć odległe wyznaczono tym firmom, a tymczasem mamy sytuację taką jak z Białą Głuchołaską, gdzie jest zatrucie, nikt się nie przyznaje, wszyscy udają, że jest wszystko w porządku, ale podobno udaje się znaleźć podejrzanego i to jest chyba jakiś ewenement. No tak, i tutaj mogę jakby powiedzieć, że to znowu od wędkarzy się zaczęło, że klub wędkarski Aleksandra, który jest w Nysie Głuchołazy i koło Głuchołazy, to oni w jakiś sposób też, była ta pierwsza reakcja z ich strony i takie drążenie tematu, została powiadomiona policja, WIOŚ i tak dalej. I co ważne, że tak właśnie po nicę do kłębka, tak? I fajne takie miałem taką informację, że na pewnym odcinku
dla nas szczególnie, bo ta rzeka Białogłuchołazka na Polszczyźnie jest jedyną taką typowym ciekiem, gdzie jest ten charakter górski. Kamienie, dno takie kamieniste, gdzie występują dwa podstawowe gatunki, pstrąg potokowy, lipień, z punktu takiego dla nas ważnego. Natomiast były też, są gatunki z punktu takiego środowiskowego i też dla całości ekosystemu, bo jest to, była szczebla potokowa, były to śliz, czyli gatunki też na liście prawnie gatunków chronionych, tak, bo to ze względu na jakość wody. I był taki moment, że te śnięte zostały zbierane i później był taki rów, i powyżej tego rowu już te ryby tam normalnie funkcjonowały. I to był taki dla nich sygnał, że coś jest nie tak. No i po tym rowie doszło do... Dało się zawęzić obszar poszukiwań. Tak. No i tam, tak jak powiedziałem, płynie do kłębka i jest podejrzany podmiot, który no, z wiadomych powodów nie mogę go wskazać, bo... Ale będzie się karę według pana? No będziemy właśnie patrzeć. Jaka jest skuteczność prawa w Polsce? Liczę na to i tutaj jakby było zapewnienia ze strony służb i pana wojewody, że to będzie pierwszy z przykładów takiego właśnie ukarania, żeby innym pokazać, że już nie ma pobłażania, nie ma, nie będzie w jakiś sposób tutaj, to z różnych stron, bo jest wojewódzki inspektor, czyli ta kara administracyjna, jest jeszcze Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która też zgłosiliśmy to i wskazaliśmy. No i my jako użytkownik, czyli ten najbardziej poszkodowany, też przygotowujemy wycenę nie tyle tych ryb, które zostało, udało nam się zebrać, ale cały ten proces, który trwa i kosztuje nas jako środowisko wędkarskie, jako użytkownika, cały ten proces odtworzenia tego, tych 5-6 roczników, na przykład pstrąga potokowego, to będzie wszystko wyliczone i jeżeli już będzie wskazanie podmiotu, który jest za to winny, będziemy najpierw spróbujemy polubownie załatwić sprawę, bo przypomnę, że z tym podmiotem mieliśmy problem w 99 roku. Podobna sytuacja. Wtedy udało nam się polubownie sprawę załatwić. Z korzyścią oczywiście dla okręgu, żeby była jasność. Wyegzekwowaliśmy to, co chcieliśmy, natomiast w tym roku też wycenimy tą stratę środowiskową, polegającą na tym, że ten koszt, który nas kosztował, żeby utrzymać te ryby 5 lat, to są zarybienia, to jest walka z kłusownictwem, to jest taka opieka nad tą wodą, dbanie o i pilnowanie. I ten czynnik społeczny, który cały czas jakby pilnuje tego. I to będzie naprawa tej szkody i też będziemy próbować rozmawiać o też jakąś rekompensatę albo włączenie się w utrzymanie tej populacji na przykład przez 5 kolejnych lat do przodu. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, to są jedne z dwóch gatunków w naszym kraju, które są cennymi, łososiowate, pstrąg potokowy rybą łososiowatą, lipień do głąbielowatych, ale to już nieważne, są bardzo cenne, jeżeli chodzi o gatunki. Z jednej strony lipień bardzo trudny w produkcji, w tym bardzo, bardzo potrzebuje tych warunków, żeby to tarło naturalne też wyszło, żeby wspierać to tarło naturalne, oprócz tych zarybień, które mają być takim uzupełnieniem. No i cenne właśnie środowiskowe, bo swego czasu pamiętam, że te ryby były wskaźnikiem czystości klasy wód, kiedyś były te łososiowate, czyli pstrągi, troć, łosoś i one pokazywały właśnie to, jeżeli one są, to jest ta jakość wody jest dobra. Teraz wiem, że jest tylko dobra i zła jakość, jeżeli chodzi o nomenklaturę tą administracyjną. Stąd dla nas jest bardzo ważne, że tego nie odpuścimy, jak zresztą innych tematów i wiem, że jest przychylność właśnie do takich działań wykrywających i Wód Polskich, wojewody, te służby faktycznie teraz po tej sytuacji na Odrze, no to zaznaczy, że no jest ta penetracja i próba szukania, no i może tego się trzymajmy, ale jedną rzecz jeszcze dodam, że zacznijmy eliminować faktycznie te źródła zanieczyszczeń, bo to jest, uważam, problem. Wiem, że to jest trudny problem, bo to są nieraz duże zakłady zatrudniające masę ludzi i tak dalej, koszty oczyszczania tego. Jeżeli tego nie wyeliminujemy, to żadne działania, czy to my będziemy zarybiać, czy będą podejmowane jakieś próby likwidacji tego, no nie da skutku, bo cały czas będziemy lać te ścieki, a my będziemy wrzucać, będziemy zbierać, wrzucać, zbierać. Ale w jednym słowie nie da się tego załatwić w rok. Nie, no ale chcielibyśmy już jako społeczeństwo, jako środowisko też wędkarskie uzyskać jakieś informacje, na przykład jaki jest plan. I tutaj pan redaktor nawiązał do tej specustawy, to nasza opinia jest taka, że ta specustawa właśnie trochę idzie w innym kierunku, nie w rewitalizację, w nie taką odbudowę tej Odry, tylko jakby jeszcze bardziej prostowanie, betonowanie. No i tutaj nie do końca jakby nasza opinia za tym, tym bardziej też trochę ta specustawa bardzo szybko idzie, może pewnych rzeczy też, żeby nie przegapić. I myślę, że tu wola ze strony rządu będzie też taka, bo społeczeństwo, jakby widzę, nie tylko nasze wędkarskie, oczekuje, co się z tą Odrą i nie tylko Odrą, bo mamy Wisłę, mamy całe, to nie tylko te zrzuty i te zanieczyszczenia dotyczą wielu
wielu naszych rzek i żeby skończyć z tym procederem. Naprawdę warto, bo też powiem z takiego gospodarczego punktu, jeżeli te ryby będą, będzie ta woda jakoś, to te ludzie też się w jakiś sposób do tej Odry, do tych naszych rzek wrócą. Jest ten środowisko wędkarskie, jest turystyka wędkarska, turystyka po prostu nad wodą i przyciągniemy tych ludzi, którzy będą chcieli być nad czystą wodą, a nie żebyśmy mieli sytuację, zakładam, że u nas się to nigdy nie wydarzy, tak jak gdzieś tam jest w Azji, że ludzie kąpią się w tych reklamówkach, w tych butelkach i no, no tutaj nie, na to już wtedy nie najczarniejszy scenariusz, tak. Oby się nie ziścił. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Dziękuję bardzo. Cała rozmowa na radio.opole.pl.